1 sierpnia z Zawiercia wystartował Tour de Pologne, ale tego dnia każdy mógł poczuć się jak sławny sportowiec. A wszystko to za sprawą wyścigów rowerowych dla dzieci i młodzieży oraz rundy honorowej przez miasto, w której mógł wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu zawierciańskiego. Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, aby mieszkańcy poczuli klimat, żeby poczuli tą taką atmosferę wyścigu rowerowego. Dzieci, żeby wzięły udział w takim quasi wyścigu, żeby pan Piasecki, pan Lang mogli wręczyć dyplomy. To są przecież w końcu nasi utytułowani kolarze i organizatorzy Tour de Pologne. Więc sądzę, że dla dzieci ta odrobina emocji zakończona właśnie takim wręczeniem dyplomu przez takich znanych na całym świecie kolarzy, to na pewno jest dodatkowa jakaś bardzo duża atrakcja. Wyścigi zostały zorganizowane przy okazji turu, przed samym turem, przed tym zanim tu się zacznie to całe zamieszanie. Dla dzieci na dystansie, te młodsze dzieci 3, 4, 5, 6 klasy pojechały na dystansie około 500 metrów. A dzieci starsze, dzieci, młodzież do liceum od klasy szóstej, właściwie siódmej do klasy licealnej ostatniej pojechały na dystansie około kilometra, czyli z Żabek aż tutaj do tej mety. No też pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej, chłopcy, dziewczęta były nagradzane dyplomem i tak jak powiedziałem, uściskiem dłoni, śródpłocią z panem Piaseckim i z panem Langiem. Runda honorowa to jest około 2 godziny przed startem, też honorowym, głównego dzisiejszego, etapu i to będzie po tej samej trasie, jak w Zawierciu przejadą kolarze. Chodzi o to, żeby mieszkańcy, tak jak powiedziałem wcześniej, jak i dzieci, tak i mieszkańcy poczuli klimat turu i żeby widzieli, jak to wcale nie jest takie proste, nawet w tempie spacerowym przejechać taki chociaż odrobinę takiej trasy po prostu. Mieszkańcy uważają, że runda honorowa to idealny pomysł na promocję powiatu, a zarazem zachęta do uprawiania sportu. Oczywiście bardzo dobry, bo promuje to kolarstwo w regionie, w mieście. Myślę, że przed każdym wyścigiem powinno być coś takiego organizowane. Zresztą mogliśmy się poczuć jak kolarze przejeżdżający przez linię startu. Bardzo pozytywne doświadczenie. Trasa przyjemna, fajna, z góreczki. Ciepło, fajnie. Myślę, że fajnie spędzony czas. No, myślę, że to delikatny taki przedsmak tego, co będzie później. Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o potrzeby sportowe Zawiercian. Jako Ośrodek Sportu i Rekreacji staramy się wieść prym wśród wszystkich imprez sportowych, jakie są organizowane w mieście. W końcu to jest nasza rola. Staramy się, żeby mieszkańcy uczestniczyli w tym nie tylko jako widzowie, ale również czynnie. I stąd właśnie ten przejazd honorowy. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkańców.